Dzień dobry wieczór, witam was serdecznie w trzecim odcinku serii, w której Monomit poszukuje legendarnych, bezecnie tanich domów w Japonii. Przypominam, że jesteśmy w Fukuchiyamie, drugim największym mieście prefektury Kyoto. Dla osób, które oglądają ten film jako pierwszy z serii, wyjaśniam, że to nie jest tak, że prowadzący kanał ma jakieś urojenia albo rozdwojenie jaźni, tylko ten film po prostu powstał w kooperacji z kanałem anglojęzycznym i Colin, będący prowadzącym kanału Kikasec, nie potrafi powiedzieć ani jednego, a nie przepraszam, potrafi powiedzieć ze trzy słowa po polsku, w konsekwencji czego umówiliśmy się, że ja po prostu podłożę pod niego głos na nagraniach dla widowni polskojęzycznej. Dla ułatwienia słuchaczy zdania Colina będą wypowiedziane trochę przesadzonym, optymistycznym i entuzjastycznym głosem, natomiast moje standardowym głosem komentatorskim. Ponadto na filmie pojawiają się co jakiś czas informacje, kto w danym momencie się wypowiada. Trzeci dom, który odwiedziliśmy, jest w zasadzie numerem 1 na przygotowanej ówcześnie liście wytypowanych nieruchomości, które znajdowały się w prefekturze Kyoto, w regionie czy w okolicach Fukuchiyamy, a które ocenialiśmy pod kątem potencjalnego zakupu. Roboczo określiliśmy go tytułem Dwie wieże ze względu na charakterystyczny podział domu na dwa skrzydła. Była to nieruchomość, z którą wiązaliśmy z jednej strony największe nadzieje, a z drugiej strony największe obawy. Dlaczego? Dlatego, że w procesie preselekcji w dużym stopniu opieramy się o zdjęcia, potencjalną wizję lokalną przy użyciu Google Mapsa, a także informacje z ogłoszenia, które w połączeniu ze zdjęciami mogą już na wstępnym etapie dyskwalifikować potencjalnego kandydata do zakupu. Zdjęcia prezentowały atrakcyjny, dobrze zachowany dom w stylu klasycznym kominka z jakimś potencjałem na ogródek, bardzo ładną werandą, możliwością dopuszczenia dużej ilości światła do frontowych pomieszczeń, a także bardzo zachęcający, prawdopodobnie niedawno odświeżany genkan, czyli japoński przedsionek, w którym zostawia się obuwie przed wejściem do właściwej części domu. Obiecująco wyglądały również frontowe, świetnie zachowane, tradycyjne pokoje japońskie. Sprawiają one wrażenie nieco ascetycznych, z tym tylko i wyłącznie jednym stołem po środku. Niemniej jest to wskazówka, że dom został wcześniej wysprzątany, oczyszczony, usunięto z niego większość starych rzeczy, a przynajmniej tak sugerowały zdjęcia. Dużym atutem dwóch wież był również plan samego budynku. Genkan z jednej strony otwierał się na wspaniałe pokoje gościnne, rozlokowane na froncie budynku lub do przestronnej, sporej kuchni z jadalnią, z której można było przejść na jedno z pięter. Dodatkowo na parterze znajdowały się co najmniej dwa pomieszczenia, które mogły stać się w przyszłości albo garażem dla turystycznego samochodu, albo być może kolejnymi sypialniami. Poza tym jedno pomieszczenie, którym ja osobiście mocno się martwiłem. Pora wspomnieć o obawach. Pierwszą z nich było sąsiedztwo. Poza dużą ilością zaniedbanych i ewidentnie opuszczonych domów, bezpośrednio przy tej nieruchomości, a zasadniczo przed nią, znajdował się budynek sąsiada, którego ciężko było ocenić, czy tam mieszka, czy jest to kolejna akija. Pierwsze wątpliwości wzbudzał brak wyraźnego rozgraniczenia działek, co zasadniczo zapowiadało już kłopoty przy potencjalnej obecności i przyjmowaniu gości. Po drugie, nie wiedziałem tak naprawdę, do kogo należy frontowy ogród. Według zdjęć z ogłoszenia, przedstawione czy widoczne przed wami uschnięty ogród miał należeć do tej nieruchomości i być podjazdem. Już w ogłoszeniu zdjęcia uschłego ogrodu były zniechęcające, ale po porównaniu z Google Mapsem okazywało się, że ogród nie tylko odrósł, ale i drastycznie zarósł, stając się dżunglą, przez którą będzie trzeba się przebić maczetami, żeby móc stworzyć sobie podjazd do samego domu.
Tu pojawiał się drugi problem. Dom nie miał jednoznacznie wskazanego dostępu do drogi publicznej. W kontekście zakupu nieruchomości w Japonii jest to dość ważne, dlatego że brak dostępu do publicznej drogi oznacza, że w przyszłości albo wasza droga dojazdowa może znaleźć się na nieruchomości sąsiadów, lub co gorsza, taka droga może po prostu nie istnieć. Wyobraźcie sobie sytuację, w której sąsiad postanawia się ogrodzić lub odmurować. Albo, co gorsza, próbujecie wjechać tam samochodem. Takie domy mają jeszcze jedną charakterystyczną dla Japonii cechę. Zakaz odbudowy. Brak bezpośredniego dojazdu czy połączenia z drogą publiczną powoduje, że wiele nieruchomości automatycznie uzyskuje klasę zakazu odbudowy w całości. To oznacza, że po zakupie takiej działki i nieruchomości nie wolno wam wyburzyć całego domu, a dokładnie, jeżeli go wyburzycie, to nie możecie postawić w tym miejscu nowego domu. W rzeczywistości okazało się, że sytuacja jest jeszcze gorsza. Ogród, na którego karczowanie już mentalnie się przygotowywałem, okazał się być wspaniale zadbany, obsadzony i okazał się najprawdopodobniej własnością sąsiadki. Sama sąsiadka zaś nie wyglądała na zbytnio zadowoloną z faktu przesunięcia się dwóch gajdzinów bezpośrednio pod jej domem przez jej ogródek, co niestety sygnalizowało, że w przyszłości pojawiający się i błąkający się dookoła goście, obcokrajowcy, mogą stanowić poważny problem. Sam proces wizji lokalnej dwóch wież był dość nietypowy. Agent i firma, która odpowiadała za obsługę tej nieruchomości, uznali, że nieruchomość jest tak mało istotna, czy też prowizja z niej wynikająca jest tak mała, że pan agent właściwie się w ogóle nie pojawił, a zamiast tego dostaliśmy informację, że klucz do nieruchomości znajduje się w skrzynce, w tym wypadku tak naprawdę kłódce, do której kod podał nam agent, który pozwolił nam samodzielnie rozejrzeć się po wnętrzu domu, co automatycznie pozbawiło nas możliwości wypytania o szczegóły, detale związane czy to z właścicielami, czy to z sąsiedztwem, albo, co gorsza, z ewentualnymi znanymi wadami budynku i tego typu związanymi sprawami, zagadnieniami. O, piękne zdjęcie Fuji zaraz na wejściu. O, ktoś tu był. No, ktoś chyba sobie z niego czasem korzysta. Ciekawe, czy ze zgodą i wiedzą właścicieli. Duża kuchnia. Podobała mi się już na zdjęciach. Wyśmienicie. Bardzo duża. Wciąż w stanie takim, który pozwala na jej użytkowanie bez remontu. O, wygląda, że każdy dom, który dzisiaj odwiedzimy, ma tego typu łóżko. Wygląda na to, że to był pokój jakiejś starszej pani, którą trzymano tutaj, aż odeszła. To sprawia, że czuję się strasznie smutny. Colin, zdaje się, że mamy tutaj niestety przeciek. No weź, nie pokazuj mi tego jeszcze. Piękny pokój dzienny, szeroki, dużo miejsca, przestrzenny. Miło by się tu spędzało czas. Bardzo mi się to podoba. I dlatego obaj zakochaliśmy się w tym wejściu. Genkan plus ten front. W pierwszych dwóch pokojach można się po prostu zakochać. Kuchnia wymaga poprawek i odświeżenia, ale poza tym jest tu bardzo dużo miejsca na to, żeby wygodnie gotować. Aj! Ktoś się chyba zsikał na środku korytarza. No cóż, coś tu ewidentnie cieknie. Okej, tu mamy zlew. O, a tu mamy piękne płytki łazienkowe. No, to wymaga trochę sprzątania. O, coś się tu zepsuło. Czekaj, to odchodzi chyba od płytek. Dziwne.
No a tu mamy toaletę. Oj, to nawet podwójną toaletę. A, widzisz, mówiłem, że to będą betonowe podłogi. One są opisane jako dirt floor, czyli podłoga ziemista, zwykłe klepisko, ale spodziewałem się, że będą wylewki, więc mamy cementowe podłogi. Tak, masz rację, ale ja też spodziewałem się tutaj wylewek, chociaż na mapce i w ogłoszeniu stało inaczej. Ej, patrz, tu też mamy tablicę, no ale tym razem nie ma kredy. No, jest tu bardzo dużo miejsca na przechowywanie rzeczy. Dobry magazynek. W tym miejscu warto zaznaczyć, że gdy pierwotnie rozważałem zastosowania pomieszczeń, to myślałem o tym, ażeby wykorzystać to konkretne pomieszczenie jako garaż na samochód, którym będę obwoził turystów. Dlaczego? Bo jest duże i ma przesuwne drzwi, które można zaaranżować jako klasyczne drzwi garażowe na japońskie standardy. No, te schody nie sprawiały wrażenia najsolidniejszych. O, to są te rzeczy, które widzieliśmy na zdjęciach i nie mieliśmy pojęcia, co to jest. Teraz widzimy to na żywo i dalej nie wiem, co to jest. Jakieś pomysły? Piszcie w komentarzach. Oj, to pomieszczenie sprawiało wrażenie bycia pokojem z matami tatami, ale ktoś chyba zdjął maty tatami. Więc chodzę tylko po bardzo cienkich deskach. No, tylko jedna osoba naraz tutaj. Nie jest to zbyt bezpieczne. Nie wchodź tu. Nie wchodź tu na razie, póki ja jestem. Mam wrażenie, że ta podłoga może nie wytrzymać dwóch osób. Tak, to można w przyszłości naprawić. Wystarczą maty tatami. Ale obecnie nie ma co tego testować dwie osoby. No wiesz, jak się pode mną zarwie, to przynajmniej ty przeżyjesz. I udokumentujesz moje odejście. Szczerze powiedziawszy, już na pierwszy rzut oka to pomieszczenie nie robiło dobrego wrażenia. Wchodząc czułem się niepewnie, dlatego że chodziłem po surowym podkładzie pod podłogę, który w każdej chwili mógł się zarwać. Już Colin nie był przekonany, czy on bezpiecznie może się poruszać po tym piętrze. Stąd też sama rekonstrukcja mogłaby nastręczać problemy w przyszłości. A co to jest? Obstawiam aparaturę do pędzenia bimbru. Ta, wiem, beczki i taki polski żarcik. No faktycznie nie wygląda to zbyt stabilnie. Myślisz, że mogę tam wejść? Wiesz co, nie wiem. No spróbuj, przetestuj to sam. Najwyżej zbiorę cię z dołu. Poruszając się po pierwszej wieży, nie byłem w stanie odsunąć od siebie uczucia popełnionej na szybko rozbiórki lub naprawy, która miała ukryć wcześniejszą poważną usterkę. Kiedy patrzyłem na okna, widziałem pęknięte ściany, widziałem nieszczelne okiennice. Wszystko to wyglądało tak, jakby chwilę wcześniej maty tatami zostały zdjęte, dlatego że były śladami gigantycznego przecieku dachu. I te wszystkie elementy sprawiały, że czułem się już dość mocno zdeprymowany. Nie było to może coś, czego nie można byłoby naprawić, jednak zapowiadało spory nakład pracy i wysiłku lub poważne wydatki. Wiesz co, to jest sam podkład pod maty tatami i w tym momencie nie rozkładasz swojej wagi na macie tatami. No bo wiesz, bo jak położysz maty tatami, to one rozprowadzają ciężar, to one balansują i wzmacniają konstrukcję. Tak sobie myślę, że ten wyciek, który widzieliśmy,
On chyba pochodzi z łącznika, tego połączenia między dwoma domami. Tak przypuszczam. Okej, to była pierwsza wieża, tam obsadzaliśmy łuczników. Pora na drugą wieżę. Miejmy nadzieję, że będzie w lepszym stanie niż ta. O, całkiem spory warsztat. Jest tu dużo miejsca do pracy. I dużo do zrobienia. Można tu zrobić wygodny magazynek ogrodniczy. Podoba mi się. Wybite okno. Ciekawostka. Każda z tych Akia ma coś unikatowego. Na przykład ta lampa jest wybitnie nisko. No ta lampa jest naprawdę nisko. Gdzieś na wysokości moich bicepsów. Jakbym je miał. Znaczy, no przyjmijmy, że do moich ramion. No, myślę, że będzie ciężko wybrać między tymi dwoma domami. W obu są podłogi do wymiany. No, są to maty tatami, ale i tak będziesz musiał je wszystkie wymienić. Zawsze możesz je zastąpić albo drewnianą podłogą, albo, jeśli preferujesz, to na przykład wykładzinami. Trochę martwią mnie naprawy i wymiany podłóg. Tam, łatwizna. Sam zobaczysz. To się tylko wydaje, że jest takie trudne. Jak ci pokażę, nauczę cię wszystkiego. Podłogi wymieniam praktycznie w każdym swoim domu. Poza tym my, obcokrajowcy, po prostu musimy wymieniać i wzmacniać te podłogi. Zwłaszcza pod takich dużych facetów jak ty. Albo Steve. Ale nie przejmuj się, to standard. Nie no, spoko, Colin, nie musisz owijać bawełnę. Wiem, że mam grubą otyłość. Nie no, przestań, to nie o to chodzi. Te domy są inaczej zaprojektowane. Jeszcze ci tego nie mówiłem, ale tutaj deskowania są zrobione co 30, czasem więcej centymetrów. My normalnie robimy 20, czasem mniej. No a teraz weź pod uwagę, że te 30 centymetrów szybciej się wypracowuje, więc z biegiem czasu te podłogi robią się słabe. One są z założenia do wymiany po kilkunastu latach. Nie tylko ty i Steve, ale wszyscy obcokrajowcy muszą wymieniać deski w swoich podłogach. Lub w przypadku nowych domów mieć podłogi na zamówienie. Co widzicie teraz na nagraniu, to nie są maty tatami, tylko przykrycia, które mają je imitować. Używasz ich albo po to, by chronić maty, albo w sytuacji, kiedy maty są bardzo stare i poplamione i chcemy przykryć te plamy. Jest to częsty zabieg wykorzystywany przez właścicieli w momencie, gdy próbują sprzedać niektóre domy. W zasadzie wszystkie maty na tym piętrze są do usunięcia i do ponownej instalacji. Samo piętro drugiej wieży nie robi tak złego wrażenia jak pierwsza, no ale nadal jest w dużo gorszym stanie niż te pierwsze dwa frontowe pokoje. Oba domy mają swoje wady i zalety. Wiesz co, ja się w sumie tego spodziewałem. Nastawiałem się, że w każdym domu będą podłogi do wymiany. Bo wiesz, to są starsze domy. Drewno pracuje. Poza tym z wiekiem kwestia obciążenia, mebli i tego typu rzeczy, no to po prostu się psuje. Trzeba to wymieniać. Tak, ale tu nawet te pozornie nowe, wymienione tatami,
wymagają ponownej wymiany. Zobacz, tutaj podłoga się zapada. Ogólnie mówiąc, dużo spodziewaliśmy się po dwóch wieżach. Już na wstępie rozkład budynku, podział na dwa skrzydła, dwie w pewnym stopniu niezależne części, sprawiał wrażenie bardzo obiecującej nieruchomości. Ten naprawdę dobry front również zapowiadał, że to może być dokładnie to, czego szukam. Ale im dalej, im dłużej przeglądaliśmy się kolejnym elementom budynku, tym było gorzej. Razem z Colinem obaj byliśmy kompletnie rozczarowani pierwszą wieżą. O ile na dole część warsztatowa, ta z wylewką cementową, była zadowalająca, o tyle no, góra wzbudzała i nie tylko wątpliwości, ale także poważne obawy. Druga wieża, która miała naprawić to wrażenie, no niestety okazała się również oczekująca zasadniczo całkowitego odświeżenia. Czyli z 8 pokoi, które braliśmy pod uwagę, zasadniczo w dobrym stanie były 2, no może 3. Porównując do tego stan wcześniej odwiedzonego podzamcza, dwie wieże po prostu rozczarowywały. No ale najbardziej to przeraża mnie ta część warsztatowa. Tak, ja widzę, że tutaj można zrobić rzeczy, można to przygotować, może to być dobry warsztat, można by tu zrobić oranżerię albo werandę, ale no nie wygląda to zachęcająco. Tak, ale jest tam duży potencjał, dużo możliwości. Przecież nie oczekujesz tam mieć chyba normalny, porządny pokój. To ma być po prostu workshop, zwykły warsztat, w którym będziesz trzymał narzędzia. Albo tak, od początku planowałem, że jeśli już, to będę robił tutaj coś połączonego z ogrodem. Możliwe, że właśnie schowek ogrodowy, albo coś bliżej werandy. To było pomieszczenie, którego najbardziej obawiałem się ze zdjęć z ogłoszenia. I było jeszcze gorzej, niż się tego spodziewałem. Nie widziałem tych optymistycznych perspektyw, które przedstawiał Colin, ale jest to zrozumiałe. Colin jest wielkim fanem posiadania ogrodu, jest to jego marzenie i pasja i jest to zrozumiałe, dlatego że w okolicach Tokio, w Saitamie jest to możliwe, natomiast w okolicach Tokio jest to mocno utrudnione. Stąd też jakiekolwiek rzeczy, które mogą pozwolić ci posiadać dużo narzędzi ogrodniczych i tym podobne, wszystkie one powodują, że w Colinie się od razu obudza, w Colinie rozbudza się entuzjazm i wielki optymizm. Ja natomiast widziałem tam rumowisko. O ile w poprzednich domach były zostawione rzeczy właścicieli, z których część trzeba by było poukładać, przebrać, na pewno trafiłaby znaczna część z tego do utylizacji, to tutaj miałem do czynienia z typowym złomem. Nie tylko sama wiata wyglądała tak, jakby za chwilę miała się rozlecieć, a jeśli nie, to wymagała tego, żeby zacząć od naprawy całej wylewki, to zasadniczo wszystko, co tam było, to były śmieci. Stan tego pomieszczenia zniechęcał kompletnie. I tak wiem, można by to wszystko było naprawić, zrobić tu fajny projekt, coś ciekawego, ale zawartość tego pomieszczenia, wszystkie graty, które tam były, nadawały się tylko i wyłącznie do utylizacji i to zaraz natychmiast. To, co różni je od innych domów, które będziemy oglądać, to fakt, że nie można było liczyć, że wśród tych rupieci znajdzie się cokolwiek przydatnego. Czytaj, był to czysty dodatkowy koszt. No dobrze, to sprawdźmy ten wyciek i przyjrzyjmy się, jak wygląda potencjalny ogród. No, z ogródka z tej strony to niewiele zostało. A tu dla odmiany ogródka nigdy nie było.
Okolica jest przepiękna. Jest tu ślicznie. Ale w zasadzie to samo można powiedzieć o Podzamczu, które znajduje się obok dokładnie tego samego parku. O, znaleźliśmy źródło przecieku. Tam, pomiędzy dachami, jest dziura. I to przez nią jest ten przesiąk. Kolejne wybite okno w części warsztatowej. O, i rama okna łazienkowego. Coś jest z nią mocno nie tak. Dom na początku na pewno sprawiał na Was lepsze wrażenie niż poprzednie. Głównie dlatego, że jest dużo bardziej jasny i dobrze oświetlony. Dlaczego? Dlatego, że na żadnym z okien nie ma zabezpieczeń przeciwmonsumowych. Stan okien już pozostawia dużo do życzenia, a brak osłon jest sporym problemem. Wygląda na to, że dachówki są w porządku, ale jest dziura. I w momencie, kiedy jest silny wiatr i deszcz pada pod kątem, no to leje się właśnie przez tą dziurę. Oglądając dom od tyłu, od strony potencjalnego właściwego ogrodu, zaczęły się pojawiać kolejne wątpliwości. Pomijając oczywiste wady i uszkodzenia budynku, w szczególności w miejscu okien i w niektórych fragmentach dachu, zacząłem poważnie zastanawiać się, czy aby na pewno ta zielona działka, na której stoimy z Colinem, czy ona przynależy do tego budynku? Czy to jest ogród dla tej posesji? Czy może to jest kolejna posesja budowlana, w tej chwili po prostu pusta? Patrząc po elementach granicznych i słupkach granicznych, zacząłem mieć poważne wątpliwości. Czy zatem dwie wieże to kiepski dom? Nie, to dom z bardzo dużym potencjałem. Ale wymaga on zdecydowanie, po pierwsze, zainteresowania, po drugie, dużej ilości nakładu pracy. Większość z pokazanych tu usterek to drobne naprawy, część może troszeczkę poważniejsze. Natomiast każdy budowlaniec oglądający to wideo doskonale zdaje sobie sprawę, jak łatwo byłoby to doprowadzić do stanu idealnego. Czy zatem mój wybór padnie na pierwszy oglądany dom, drugi czy też trzeci? To pozostawiam Waszej ocenie, a przed nami jeszcze co najmniej jedna wizyta.